Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale RetroPixel Phoenix TV, przy mikrofonie Phoenix. A dzisiaj zajmiemy się kolekcją rocznicową gier z Atari na konsolę PlayStation. Sama kolekcja zawiera 12 gier, a dzisiaj przyjrzymy się jednej z nich. Za całą kolekcję odpowiedzialne są dwie firmy. Jedna, jak widać na ekranie, to Infogrames, a druga, zaraz zobaczymy, jest to firma Digital Eclipse. Pierwsza z nich swojego czasu przyjęła firmę Atari, obecnie nazywa się Atari Incorporation, a druga zajmuje się portowaniem gier. Jednym z takich znanych portów, oprócz tego co widzimy obecnie na ekranie, jest Spyro the Dragon 2 na konsolę Game Boy Advance. Portów jest o wiele więcej, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Okej, grą, którą będziemy chcieli sobie dzisiaj zobaczyć, jest to gra Warlords, kuchnia. OK, która ma bardzo prostą mechanikę, jak wiele gier, które wyszły na Atari. A mianowicie musimy odbijać kulę ognia, która fruwa sobie po ekranie. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta kula ognia zniszczyła mury naszej warowni, a musimy tą kulę odbijać w taki sposób, żeby niszczyć murę warowni przeciwnika. Ową kulę ognia również możemy złapać, przetrzymać chwilę i wypuścić z większą siłą i większą prędkością, żeby móc lepiej zaskoczyć przeciwnika, jak to obecnie widać na ekranie waszych monitorów. I po pewnym czasie ilość kul ognia się zwiększa, przez co gra zacznie się robić bardziej dynamiczna. No i nie pozwala również na to, żeby gra w jakiś sposób toczyła się w nieskończoność. Po prostu wygrywa ten, który ma więcej szczęścia albo lepszy refleks. Według mnie jest jedną z ciekawszych gier, które znajdują się na tej składance. A sama gra wyszła w roku 1980 po raz pierwszy i pojawiła się na automaty arcade'owe, a na konsolę Atari 2600 zawitała dopiero rok później. A sama gra doczekała się też licznych portów i klonów. W roku 2004 wyszedł klon pod nazwą Castle Crisis. Za tą grę odpowiedzialny był niejaki Brian Edwards, który należał do ekipy tworzącej tą grę, o ile dobrze pamiętam. I ten klon wyszedł na konsolę Atari 5200. A drugim klonem jest gra pod tytułem Medieval Mayhem. Wyszła ona w roku 2600 i chyba również można było w nią pograć na konsolę 2600. Klon, jak sama nazwa wskazuje, jest właściwie tą samą grą, tylko pod inną nazwą i troszeczkę różnią się oprawą wizualną, oprawą graficzną. No i nie udało mi się wygrać tej rozgrywki, no ale 3 na 1 to banda łysego, nie? Dobra, spróbuję jeszcze raz sobie pyknąć. Gra naprawdę wkręca i można przy niej siedzieć godzinami i odpijać tą kulę ognia. Wyszły również porty tej gry. W roku 2008 grę przeportowano na Xbox Live. Dokładnie na Xbox Live Arcade. I ów port posiada też specjalną możliwość zagrania w wersję High Definition z lepszą grafiką i w ogóle. Naprawdę dosyć ciekawie się ta wersja prezentuje. Jeżeli chcecie zobaczyć, to po prostu sobie wygooglajcie. A druga wersja została przeportowana
Czy arkadowa wersja tej gry wyszła w roku 2010, również na Xbox Live. I można było w nią sobie pograć na konsolach Xbox 360. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o historię tej gry. Historia zabrzmiała szumnie. Okej, udało mi się zniszczyć chociaż jedną warownię. Może jak mi się udało jedną, to mi się uda jeszcze drugą. Naprawdę polecam sprawić sobie tą składankę, chociażby dla tej gry. Niektórzy mogą sobie przypomnieć dzieciństwo, a niektórzy mogą sobie pograć się w coś, w co grali ich rodzice i dziadkowie. Ale mi się tutaj szczęści. Okej. Może mi się uda jeszcze tego niebieskiego tutaj dziabnąć. No dobra. Nie udało mi się. W takim wypadku zapraszam was do kolejnej odsłony tej składanki. Na razie, hej, cześć.